17. Festiwal Nowa Tradycja to po raz 17 święto. Święto nas, radiowców, którzy przygotowują ten festiwal, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, program drugi. Święto słuchaczy, święto tych, którzy chcą odwiedzać nasze studio Witolda Lutosławskiego i wykonawców. To jest jedyne miejsce, gdzie się spotykają różne światy. Światy tradycji, światy współczesności reprezentowanej przez nurt folkowy i światy muzyków bardzo profesjonalnych, których chcemy pokazywać. Te różne części tego, na co składa się nasza codzienność, ale w tym wymiarze naprawdę odświętna. Serdecznie zapraszam. Kołysmyś, o kołys, kołys, kolipowe. Muzyka Źródeł to koncert, który tradycyjnie już rozpoczyna festiwal Nowa Tradycja. W roku Oskara Kolberga zaczynamy od regionu, w którym spędził on większą część życia, od którego rozpoczął swoją dokumentację i prace badawcze, które później kontynuował na terenie całej dawnej Rzeczypospolitej. Wystąpią znakomici muzycy z Mazowsza, z różnych części, zabrzmi repertuar łowicki, repertuar z okolic Rawy Mazowieckiej, z Mazowsza Południowego, z mikroregionu zwanego Powiślem Maciejowickim. Wystąpi wspaniała śpiewaczka Maria Bienias z Woli Koryckiej na Mazowszu, śpiewaczka, gawędziarka, twórczyni ludowa, kapela Dobrzyliniacy z Żychlina ze znakomitym harmonistą Stanisławem Sławomirem Czekalskim, Jerzy Dzierżek, skrzypek z Rawy Mazowieckiej, no i kapela Antoniego Cicheckiego z Grądek, który przez wiele lat grał wspólnie ze swoim bratem Marianem. Dziś wystąpi wspólnie z bębnistą Henrykiem Kowalczykiem. Nagroda Muzyka Źródeł przyznawana jest przez Polskie Radio Program Drugi po raz drugi. W grudniu ubiegłego roku jej laureatami byli znakomita śpiewaczka kurpiowska Marianna Bączek i skrzypek z Podlasia Zdzisław Marczuk. Nagradzamy nią wybitnych artystów, tych muzyków, których związki z Polskim Radiem są również szczególne i tych, którzy mają swoich kontynuatorów, uczniów. Laureatami tegorocznej Nagrody Muzyka Źródeł są śpiewaczka Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej, z okolic Janowa Lubelskiego, z Lubelszczyzny, i ostatni skrzypek z Łęczyckiego, Tadeusz Kubiak, przeszło 90-letni muzyk. Obydwoje wystąpią na rozpoczęciu piątkowego koncertu 16 maja w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jak zwykle podczas festiwalu Nowa Tradycja gościć będziemy wspaniałe gwiazdy. Pierwszą z nich jest Chidem Aslan, artystka kurdyjskiego pochodzenia, która wykonuje muzykę rebetik, oto pieśni wyrzutków społecznych z lat 20. Wspólna tradycja dla Grecji i Turcji. Gościć będziemy także wspaniałych wirtuozów z Persji i także z Turcji, to Kayhan Kalhor i Erdal Erzincan. Artyści, którzy grają na bardzo ciekawych, orientalnych instrumentach. Ich koncert to improwizacja na tematach melodii pochodzących przede wszystkim z Anatolii i z Iranu. Festiwal Nowa Tradycja to bardzo wiele konkursów. Konkurs muzyki folkowej, ale także konkursy fonograficzne, czyli konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, Fonogram Źródeł, i konkurs na najlepszą płytę z muzyką folkową, czyli Folkowy Fonogram Roku. W tym roku wprowadzamy nowość, czy też powracamy do dawnej tradycji naszego festiwalu, że nasze konkursy fonograficzne rozstrzygamy na festiwalu właśnie. A więc w piątek poznamy wyniki konkursu Fonogram Źródeł, a w niedzielę konkursu na Folkowy Fonogram Roku. W konkursie muzyki folkowej w tym roku, w jego finale, wystąpi 14 wykonawców. Przesłuchania będą się odbywać w piątek i w sobotę o 16:00 i na te przesłuchania konkursowe wstęp jest wolny.